Witam, idziemy dzisiaj sobie na plażę. Pokażę wam wreszcie naszą plażę. Pokażę wam, jak co u nas tutaj wygląda ciekawego. Dzisiaj jest wiecznie i nie ma takiego słońca idealnego, aczkolwiek jest bardzo ciepło. Idziemy, mówię, nie nagrywam nic takiego. Nie mam weny do nagrywania. Tu mamy fajne. W ogóle tu mi się podobają uliczki. O, mają jabłka. Nie, to nie są jabłka. Nie, jabłka są. Ale jakimś dziwnym nalotem. U góry taka fajna willa i mają u góry na dachu basen. Villa Stella. No, bardzo ciekawie to wygląda. Widok siedzi w basenie z widokiem na morze. Bardzo ciekawie. Babczańska. Ulica tu jest Babczańska. Babczańska, bo to cy czyta się jak czy. Babczańska. Kiwi tam rosło. Kiwi? O, kiwi rosło. Palemki musiałbym, kurde, gdzieś u nas trzeba by wsadzić gdzieś palmę. Bardzo lubię palmę. Zeszliśmy ścieżką, którą jeszcze myśleliśmy, ale tu jest też od razu zejście do baru i sklepu. Woda jest zimniejsza, chyba się wymieszała trochę. Wczoraj była burza i przez to jest zimniejsza woda. Ale też jesteśmy na plaży innej niż ostatnio i może też być, ale mewy pływają nisko. Te wiatry też nie będzie widać, idziemy na loda. Zobaczymy, jak mamy cenę lodów. To miejsca na łódki, sporo łódek przepływa, takich małych. Tam, o, tam jest więcej, większy port z łódkami. Boisko, może pograć w piłę, w siatę. I zjeść loda. Zjeść coś dobrego. Restauracja też jest. Dobry dan. Jedna gałka lodów 7 kun. Takiej wielkości, ładne. Później muszę iść kupować po pamiątki. Mam magnesy już dla Piotrka. Zwłaszcza dla Piotrka z Gdańska. Pozdrawiam cię tak serdecznie, swoją drogą, bo upominasz się o to bardzo intensywnie. Także cię pozdrawiam. Mam dla ciebie już magnesy z tej miejscowości, ale jeszcze miód ci załatwię. I jakiś dobry trunek. Także później wieczorem na jakieś zakupy idziemy. Mamy taki mały sklepik warzywny, ale nie wziąłem pieniędzy, bym kupił jakieś brzoskwinki. Może jakąś oliwę. Ciekawe, czy rakije mają. A tu mamy piekarę. Bakery. Tutaj świętują, widać. Tam można było kupić kawałki pizzy, taki trójkącik 12, czy czwartka, nie wiem już dokładnie, 12 kun. Przygrzewają cię na ciepło, może zimne ciepło, bo na zimno jak ktoś chce, pieczywo. Też są tutaj restauracje, różne bary, sklepy, biure, sklep się nazywa, jest Konzum, dalej także jest. A pójdźmy teraz, zobaczymy statek wycieczkowy, tu mamy Amorella. I stąd wypływają wycieczki. Ale my w tym roku ze względu na wirusa nie uczestniczymy w takich wyprawach. W zeszłym roku byliśmy. Nie, dwa lata temu byliśmy. A tu zobaczymy z tej strony, bo znajdziemy mają przypłynąć łodzią do nas, motorówką. Chcę zobaczyć, gdzie on będzie mógł przycumować na chwilę, żebyśmy mogli wejść. Zobaczymy sobie tutaj od tej strony, jak to wygląda. Tu jest miejsce, także może przyjąć, a tu mamy boisko. Do wody. Można w piłkę wodną pograć.
wiatr zwykle. Taki jachcik, co tu płynie. No, bym się spokojnie nie bał takim płynąć. Nawet i daleko. Tak, mogę pływać. Restrykcje są do sklepów. Do sklepu, żeby wejściowo maseczkę założyć, także to nie jest tak, że tutaj jest bezpieczne. Znaczy bezpiecznie jest, mi się wydaje, że bardziej niż w Polsce nawet. Bo jednak do każdego sklepu maseczka obowiązkowa i nie ma jakiegoś kontaktu. Rozstawiałem się mniej więcej w większej odległości od siebie. A byłem po Lumen Karlowaczko Radlerek. Powiem wam, że lubię tak na plaży, jak jestem. Nie piję na plaży alkoholu, jedynie wieczorem mogę się napić. Ale taka dwójeczka Radlerek jak najbardziej jest skazany, schłodzony, żeby organizm uzupełnić płynami. A dwójeczka to też nie alkohol, można by powiedzieć. Z kajuty nagrywam, u góry będzie wiało. A tu nie wiem, czy będzie widać. Płyniemy na wyspę. Skuterów. Zobaczcie sami sobie. Ten elektryczny skuter to jest hulajnoga. Chyba sobie wynajmiemy na 6 godzin, jak pojeździmy po okolicy. 100 kun. Albo rower można wypożyczyć. 100 kun masz cały dzień. Chyba sobie wynajmę hulajnogę, żeby tu pojeździć po okolicy, bo tam pojechałbym dalej. Czy poszedłbym, ale jest kawałek drogi, żeby iść. A tak to zawsze coś się zobaczy więcej. Ja wezmę młodego, którego wynajmiemy, bo żona nie wiem, czy by chciała. A ja nie, to 3 wynajmę. Zobaczymy. Idziemy kupić magnesy dla siebie i dla widzów. Oczywiście dla Piotrka to jest przede wszystkim, bo on tak mi wysyła. A że kupię więcej, kto będzie chciał, to ewentualnie mogę wysłać. Zobaczymy, jakie mamy. To było magnesy, nie? Ale ten nie ma. O, ten jest wolny z widokiem. Co? Masz jeszcze jakieś ciekawe? O, weźmiemy ten płaski. Dobry dan. Dobry dan. O, tu samo chciałem zobaczyć. To weź tego. Trzymuj się. Przyjechaliśmy sobie do Biograd na Muru pozwiedzać. Parkometry zaparkowałem na płatnym, już nie chciałem szukać bezpłatnego. Na razie zobaczcie, jak to jest port, ile tu jest fajnych motorówek, jachtów i żaglówek. Same maszty tylko widać. Nie wiem, pójdziemy w tamtą stronę, zobaczymy, co tam jest w ogóle. Czy dobrze pójdziemy, czy czasem tam nie musimy iść. Ale zobaczymy. Ale naprawdę żaglówek, tylko widać same maszty wystające. Kutry rybackie. Idziemy chodnikiem, przejdziemy się. A żeś wybrała miejsce. Ja się nie zmieszczę. Zobaczymy sobie, jakie pamiątki trzeba kupić. Jeszcze magnesy. Co tu mamy? Czapka kapitana. Tutaj zobacz, JBL-a. JBL jako Facebook. Magnesy może zobaczymy. 15 są. Biograd jest.
Cornati. Tu się przygotowuje samo posiłki chyba. Mamy maszynki do mielenia, telefony zamawiamy. No, bardzo ciekawa restauracja. O! Bardzo ciekawa restauracja zrobiona. W fajnym stylu. Ceny są takie same mniej więcej jak w zeszłym roku. O, a tam są wycieczki, można wykupować różne i pływać. I zainteresowanie widzę jest wycieczkami. Tam właśnie przypłynął jedna wycieczka jakaś. Płynęli na wyspy różne. Stanęliśmy sobie na drinka, nazwy nie pamiętam, ale coś dla ochłody. Tu jest fajne, bo jest cień, tu mamy morze zaraz, a jak wspominałem, łódki można wynająć, znaczy nie łódki, tylko statkiem się przepłynąć na wycieczkę na różne wyspy. Tu jest blisko nas wyspa, tak zwana wyspa miłości w kształcie serca, taka niby atrakcja. Może się wybierzemy też swego czasu. Tam jest widać tą łódź podwodną taką, można popływać i dno zobaczyć. No jest ciekawie. Jest godzina wczesna, jeszcze jest około godziny 17, jeszcze mało ruchu jest. Dlatego nie są przepełnione bary. Takie drinki. Żona sobie wybrała drink, ale niestety nie była świadoma tego, że wybrała sobie drink bez alkoholu. Ale dobrze, nie zaszkodzi jej. Joint Rover. Co? Żony brawo. Joint Rover. Kupię kapelusz, tak.